Dzień dobry Państwu. Na 3-4, jak powiem 3-4, wszyscy mówią swoje imię. Gotowi? 3-4. I pięknie wszyscy się znamy. Oklaski! Przygotować buziaki? Brrr. Zrobić tak. Brrr. Gotowi do oklasków? Poproszę o brawa! Dziękuję bardzo. I właśnie takimi brawami poproszę Was teraz, żebyście przywitali naszych artystów. Mocniej, mocniej! Jeszcze! Super! A teraz chciałabym Was zaprosić w pewną podróż. Czy ktoś jest już gotowy do podróży? To ręka do góry, kto jest gotowy? O, ja też! A Państwo jesteście gotowi do podróży? Wyglądają na gotowych. Proszę opuścić ręce. Ktoś chce się zapytać naszych artystów, jaki mają nastrój? Słucham, zapytaj się naszych artystów, jaki macie Państwo nastrój? Dobrze się mają? No to się udało, to możemy podróżować. Na razie nie powiem, gdzie lecimy. Proszę zapiąć pas. Klik. Zrobić na końcu klik. Usiąść prosto. I to samo robi nasza publiczność po drugiej stronie ekranu. A teraz wyruszamy w podróż. A gdzie? Nie mogę powiedzieć. Oczywiście jest to niespodzianka. Posłuchajcie pierwszego utworu. A! Może zanim jeszcze, żebyście wiedzieli, z kim lecimy. Lecimy z najlepszymi liniami na świecie. Te linie lotnicze są absolutnie niezawodne. I jak nie każdy, absolutnie, mamy aż 5 pilotów. To jest pilot pierwszy. To jest pilot drugi. To jest pilot trzeci. Pilot czwarty i pilot piąty. Takie linie lotnicze mogą być? No to zapraszam w podróż. Do zobaczenia po drugiej stronie. Thank you.
was, moi drodzy, tu na sali oraz wy, drogie robaczki, po drugiej stronie ekranu, czy myślicie już, może podejrzewacie, gdzie mogliśmy wylądować? Jeśli ktoś wie, ręka do góry, ja wtedy wskazuję tę osobę i odpowiadamy, tak jak zwykle. Słucham, gdzie mogliśmy wylądować? Tak, słucham ciebie. Na lotnisku. Bardzo dobra odpowiedź. Wylądowaliśmy na lotnisku. Jak myślicie, w jakim kraju? Tak. Ja też za bardzo nie wiem. Zaraz, zaraz. Co to była za muzyka? Skąd ona pochodzi? Podpowiem, że to kraj europejski, z tego samego kontynentu, co Polska. Tak? To ja zaraz do ciebie wrócę, a tylko podpowiem, że w tym kraju uwielbia się i robi najlepszą pizzę na świecie. Witam we Włoszech, gdzie wynaleziono pierwszą gitarę, pierwszy fortepian, pierwsze skrzypce i organy. Chleba częściej niż do kanapek używa się do wycierania talerza z oliwy albo sosu. A pechową liczbą jest, jak myślicie, jaka liczba? Jeden? Nie, troszkę wyżej. To 17! Wyobraźcie sobie, że niektóre hotele nie mają numeru 17, nie mają piętra 17, mają 16 i potem 18, żeby nie miały pecha, bo 17 to jest pechowa liczba. Teraz, za chwilę nasz flecista, Filippo, zagra dla was kilkanaście dźwięków. Waszym zadaniem będzie policzyć te dźwięki. Jeśli będzie ich 17, no to mamy pecha. Jeśli będzie mniej albo nieco więcej, to spotka nas dzisiaj oczywiście szczęście. Gotowi do liczenia? Udało wam się policzyć? Jeden. Ale to zaraz. Nie, nie, nie. Panie Filippo, to teraz poprosimy trochę wolniej, żebyśmy mogli przygotować palce do liczenia. Przygotujcie swoje dłonie do liczenia. Jak doliczycie do 10, to idziecie od początku na drugiej dłoni. Gotowi? Zaczynamy. 1, 2, 3. Wy też liczycie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ile? Nie, to może Filippo, powiedz nam, ile w końcu zagrałeś? 16. 16? Czyli co, będziemy mieli szczęście czy pecha? Oczywiście, że szczęście, udało się, oklaski, poproszę. O! A już się tak stresowałam. Jesteśmy gotowi do kolejnego lotu. Cały czas na terenie Włoch. Zapraszam. Thank you.
Teraz, moje drogie robaczki, te na sali oraz te po drugiej stronie. Tutaj do was macham, bo idę tędy tyłem, żebyście cały czas wiedzieli, że tu jestem. Poznaliście naszych muzyków, naszych pilotów, znaczy się, oj, pomyliłam. Teraz czas na maszynerię. Nasze silniki odrzutowe. Jak właściwie brzmią? Jak działają? Poznajmy silnik odrzutowy numer 1. Jak już wspomniałam, jest to flet. Posłuchajcie, jak brzmi. Flet ma tutaj klapy, tam gdzie flecista kładzie opuszki palców, a tutaj na górze, gdzie wdmuchuje powietrze, to jest główka. Powtórzcie, klapy, główka. Idziemy dalej? Sprawdźmy silnik odrzutowy numer 2, obój. Usłyszałam takie coś z publiczności, znaczy, że zagrane było super. I tutaj mamy stroik, a tutaj czara głosowa, tędy wydobywa się powietrze. Idę dalej, silnik odrzutowy numer 3, to ten największy. Posłuchajcie fagotu. Uważamy, że śmieszny, ale niezwykle potrzebny. Zobaczcie, nie tylko brzmi wyjątkowo, ale też zbudowany jest wyjątkowo. Tutaj jest zakrzywienie w kształcie litery S, a tutaj, tam gdzie jest dół instrumentu, to stopa. Możecie powtórzyć, stopa! I możecie pokazać też swoją stopę, stopa! Dokładnie tak! Ja tylko wspomnę, że gdybyśmy rozciągnęli ten instrument, tak całkowicie rozprostowali, może mieć nawet 2,5 metra. To bardzo dużo. Zaraz wam pokażę ile. Idę dalej. Silnik odrzutowy numer 4. Ten najbardziej błyszczący waltornia. Ewidentnie ładnie, to poproszę o klaski, śmiało, nie ma się co przejmować. Jak ładnie to o klaski. Waltornia jako jedyny z instrumentów dętych blaszanych dzisiaj ma tutaj w środku za tymi kółkami wentyle, a to te rurki, które można odczepić. To krągliki, powtórzcie. Ale porządniej, krągliki! Może być, pani Kasiu? Dobrze powtórzyliśmy? Super, dziękujemy. Oklaski. I teraz silnik odrzutowy numer 5. Klarnet, proszę państwa. Dziwne. A można jakoś nie dziwnie? Ale to może dobra cecha, jest wyjątkowy, inaczej brzmi niż reszta. Może dlatego, że tutaj na samej górze, gdzie wdmuchuje się powietrze, mamy ustnik, a tu na dole trzyma cały mechanizm baryłka. Powtórzcie. Oczywiście, że baryłka. Czas na utwór, w którym usłyszycie każdy z instrumentów z osobna, ale nadal w pełnej wspólnej harmonii. Ten utwór pochodzi z filmu, który się nazywa Dobry, Zły i Brzydki.
chcecie, możecie spróbować pstrykać sobie palcami. Na dwa. Raz, dwa. 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 Super! Można głośniej. Dołóżcie do tego język. Dobrze. Szeroko buzia. Teraz na raz. Coraz szybciej. Dobrze. Rozluźnić palce. Bardzo dobrze, świetnie poradziliście sobie z tym utworem. Jak myślicie, co tam mogło się dziać w trakcie tego utworu, w tym filmie? Co sobie wyobrażaliście? To teraz nieco was wykorzystam, żeby pokazać wam oraz wam, drogie robaczki, w jaki sposób język muzyki, czyli język włoski, określa, jak w ogóle muzycy mają grać. Niech ja spojrzę tutaj na pulpit. O! I mam tutaj, tutaj mogę sobie coś wziąć, prawda? Zaraz wam pokażę, jak wygląda partytura, a w zasadzie głosy dla muzyków, dzięki którym wiedzą, jak mają grać. Widzieliście kiedyś coś takiego? To jeśli ktoś widział, bardzo się cieszę. Jeśli ktoś widzi to po raz pierwszy, to jeszcze bardziej się cieszę. Pan flecista będzie grał na przemian. Allegro, czyli szybko, i andante, czyli wolno. I wy reagujecie. Jak będzie szybko, wiecie, co robić. Jak będzie wolno, wiecie, co robić. Gotowi? Zaczynamy. Zmiana, zmiana, tempo! Znowu zmiana, słuchać. Udało wam się nadgonić? A wam się udało? Mam nadzieję, że tak. Ale możemy też zagrać cicho, czyli piano. Brzmi to tak. Wtedy robimy tak. Możemy zagrać forte, czyli głośno. Wtedy robimy tak. Ale bezgłośnie. Ja nie wydobywałam żadnego głosu, tylko buzia otwarta, ręce w górze. I jak jest głośno, robimy tak. Ale po cichu. A jak jest cicho, czyli piano, robimy tak. Gotowi? Poprosimy. Teraz jest cicho. Znowu głośno.
zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu Antonio Vivaldiego. Zmierzamy za chwilę do końca naszej podróży, ale zanim jeszcze wrócimy, no to wypadałoby poznać chociaż kilka podstawowych zwrotów w języku włoskim. We Włoszech oczywiście mówimy po włosku. Język włoski jest bardzo wyjątkowy. Ma tylko 21 liter. Nie ma na przykład J, K, W czy Y. Ale nie jest taki trudny. Spróbujcie powtarzać razem ze mną i z Filippo. Dzień dobry. Buongiorno. Buongiorno. Bardzo dobrze. Cześć. Ciao. Ciao. Super. Mam na imię Donuta. Mi chiamo Donuta. Mi chiamo Donuta. Super. Kocham cię. Ti amo. Ti amo. Uwielbiam jeść. Amo mangiare. Do widzenia. Arrivederci. Arrivederci. W takim razie ostatni utwór, ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że nadal z nami jesteście, drogie robaczki. Czas na bardzo szybki przepis na sos. Sos do włoskiej pizzy. Kto lubi pizzę, ręka do góry? Dziękuję bardzo. Wy tam, robaczki, po drugiej stronie ekranu, lubicie pizzę? A mówią, że lubią, więc podaję przepis na oryginalny włoski sos do pizzy. 1 kg świeżych pomidorów. 2 łyżki oliwy. 2 ząbki czosnku. 1 duża garść świeżej bazylii. 2 szczypty soli. I to wszystko razem mieszamy. Mieszamy, mieszamy energicznie. Dobrze.
Wymieszane? Mam nadzieję, że tam po drugiej stronie też. Zatem możemy jeść. Zapraszam do wysłuchania ostatniego utworu. Proszę, żebyście usiedli na krzesłach, przygotować dłonie. Przedstawię wam wszystkich pilotów. Proszę państwa, na flecie zagrał dla nas Filippo Del Noce. Oklaski. Na oboju zagrał Grzegorz Święciechowski. Oklaski. Na fagocie Zbigniew Kania. Na waltorni Katarzyna Sułkowska i klarnet Krzysztof Baturo. Poproszę o oklaski dla całego kwintetu Dętego Filharmonii w Szczecinie! Brawo! Cały czas oklaski! I zobaczcie, ukłonimy się wam! To specjalnie dla was! Teraz pomachamy do was, tam, po drugiej stronie kamery. Dziękujemy, że byliście z wami, robaczki! Z wami i z nami. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!